Hej, hej, witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj zrobimy sobie własne efemery. Są to przedmioty, zazwyczaj papierowe, które jakby straciły już swoją użyteczność. A dla nas, osób, które robią junk journale, idealnie się nadają do ozdoby, do zachowania klimatu junków i tym podobne. W tym celu wykorzystuję stemple gumowe i polimerowe oraz tusze archiwalne i wcześniej zabarwiony papier kawą i herbatą. Część jest kawą, część herbatą, część jednym i drugim. Tak więc tutaj akurat nie rozróżniam, bo mam to wszystko już w jednym pakiecie. Korzystam z tuszów archiwalnych, ponieważ zależy mi na permanentności. Korzystam z różnych kolorów, żeby właśnie zróżnicować elementy, które dodaję. Jest to czarny, brązowy w dwóch kolorach Grand Espresso i Vintage Photo i taki brunatno-szary Pebble Stone. Jak widzicie, pracuję w formie taśmowej, czyli odbijam dany wzór stempla kilka razy różnymi kolorami. Nie czyszczę pomiędzy nimi stempla, chyba że używam później jaśniejszej poduszki. No nie chcę, żeby mi się zabrudziły, więc wtedy przeczyszczam, a tak to po prostu robię taśmówkę, że tak to nazwę. Korzystam z różnego rodzaju stempli i, co pewnie za chwilę, właśnie zobaczycie, dodaję również odbitki innych stempli na uprzednio już wykonanych odbitkach, żeby urozmaicić moje efemery. Mam dosyć duży wybór stempli, więc mam w czym wybierać i o czym decydować. Część stempli jest specjalnie postarzana, a część jakby niedoskonałości odbitek uzyskuję dzięki temu, że mój papier też nie jest jednolicie gładki. Niektóre arkusze są pogięte, znaczy uprzednio przed barwieniem bądź w trakcie barwienia zgniatałam papier w kulkę, więc w ten sposób uzyskałam zagięcia. Na razie bazuję na arkuszach A4, natomiast jak widzicie, robię takie dosyć duże przerwy pomiędzy odbitkami, ponieważ planuję wszystkie odbitki porozrywać z użyciem linijki. Dlatego właśnie przestrzenie pomiędzy odbitkami i praca na całych arkuszach. Ciężko jest mi pracować, nie wiedząc, które efemery do czego mi się przydadzą. Mój tok pracy jest taki, że lubię mieć wszystko tematycznie, więc na chwilę obecną wykorzystuję jedynie takie stemple, które na pewno zostaną przeze mnie użyte w formie efemer. I tutaj przykład wysiłku i pracy. To znaczy tak, po pierwsze w
wykorzystuję właśnie tematyczne w tej chwili stemple, bo planuję Junk Journal w klimacie mrocznym, takim halloweenowym. Dlatego pomyślałam, że te stemple będą idealne. Niestety są one bardzo, bardzo, bardzo delikatne. I na pogniecionym papierze bardzo nie wychodzą, więc nie widać, że mają taki i taki klimat. W związku z czym wzięłam inny arkusz i znów przykładam. Tym razem odbiłam dobrze, ale jeden stempel się rozjechał. Więc odbijam po raz kolejny i tutaj mi się udało. Jak widzicie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wreszcie się udało. Tamte arkusze obrócę i będę odbijać po drugiej stronie. Większość efemer będzie używana przeze mnie jako wklejane części bądź w całokształcie do kolażu. Więc też się nie przejmuję tym, że z drugiej strony są odbitki. Zapomniałam o tym wspomnieć, ale zapewne to zauważyliście, że te dodatkowe odbitki, które dodaję później, wykonuję innym kolorem tuszu. Wykorzystuję w tym celu kolor czerwony i kolor niebieski. Również są to tusze archiwalne. I tutaj przed chwilą udarłam właśnie papier z użyciem miniki i w ten sposób planuję porozdzierać resztę moich przygotowanych odbitek. Jako że wspominałam o mrocznym Junk Journalu, to postanowiłam jeszcze na papierze barwionym zrobić sobie trochę odbitek takich właśnie pasujących do mrocznych klimatów, czyli księżyc w pełni, czaszki różnego rodzaju, tego typu rzeczy. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób i czy na pewno ich użyję, ale warto mieć przygotowane już tego typu elementy. Dodatkowo planuję też odbić trochę tych łapek wskazujących. Zawsze marzyłam o tych stemplach. Od kiedy zobaczyłam ten wzór, już można powiedzieć wieki temu. W międzyczasie dorobiłam się aż 4 rodzajów i powiem szczerze, że ani razu nie użyłam, więc postanowiłam przynajmniej jedne sobie postemplować w formie takich dodatków, żeby zacząć je wykorzystywać. Może wtedy coś ruszy i to, że marzyłam, zacznę realizować też używanie. Okej, jak widzicie, teraz pouzupełniam trochę moje odbitki o dodatkowe stemple. I nie korzystałam z małych stempli takich z napisami, cyframi i tak dalej, bo planuję je poodbijać, jak już wszystko sobie powyrywam, powycinam i zostaną mi skrawki papieru, to wtedy zużyję je do reszty. Możecie się śmiać, ale u mnie to staram, żeby się nic nie marnowało. Tak więc już ostatnie odbitki zaplanowane. I będę się brała za wycinanie i wyrywanie. Zrobię to poza kamerą, ale przyjdę i pokażę Wam to, co nazbierałam i co się dozbierało jeszcze w międzyczasie. I tak jak obiecałam, jestem z powrotem.
mam moje efemery. Część wycięłam z użyciem dziurkaczy. Tutaj te okrągłe, nie? Jedną okrągłą zostawiłam, bo mi się tak podobał skrawek papieru, że nie wycinałam. Jeżeli chodzi o rączki, to wycinałam ogólnie, ale tam, gdzie kończyła się odbitka, takim poszarpaniem, to odrywałam papier, natomiast do reszty skorzystałam z nożyczek. I no, teraz będę Wam prezentować te powydzierane efemery. Do części użyłam dziurkaczy brzegowych, tak jak tutaj, że widać wyrwany notes, wyrwaną kartkę z notesu. Część poprzycinałam jeszcze, powycinałam dziurkaczem z kształtem kropki i takiej podłużnej linii. To są takie tagowe dziurkacze, żeby to wyglądało jak wpięte w segregator i wydarte, znaczy wydarte, no, wyjęte, o tak. Do części używałam linijki prostej, do części używałam linijki ze specjalnymi nacięciami, żeby to takie bardziej było właśnie prawdziwe, te moje efemery. No i tak jak widzicie, no, starałam się je jak najbardziej zróżnicować do formy takiej prawdziwej, a nie oszukanej. Część z nich wygląda jak wydarta z notesu, część z nich po prostu jakby to były stare skrawki papieru. Dajcie mi znać, co myślicie o takich efemerach, czy korzystaliście kiedyś z takiej techniki, czy wzbogacacie swoje prace tego typu odbitkami i czy w ogóle interesowały Was kiedykolwiek stemple do wykonania takich efemer. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u innych rękodzielników. Jeżeli interesują Was treści, które ostatnio wrzucam, serdecznie zapraszam do subskrypcji, a niebawem więcej filmików. Mam nadzieję, że Was zainteresują. Tak jak widzicie, wykorzystałam te skrawki, które mi zostały po udzieraniu papieru, do drobnych, notatkowych odbitek i zamierzam je wykorzystać, jeżeli nie w bezpośrednio w junkach, to jako takie mini kolażyki, którymi ozdobię moje junk journale. Tak więc nic się nie zmarnuje u mnie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje przykłady efemer. Mam nadzieję, że Wam się podobają i że będziecie do mnie zaglądać. A tymczasem się żegnam z Wami i już pa.